Pięknie, nie? Tak, bardzo miłe okoliczności przyrody. Dokładnie. Tu w tych domkach mieszkają zwykle wędkarze z Polski. Aha. Wspaniałe warunki, piękny widok. Tomek tym zarządza teraz, w związku z tym szansa na ryby stuprocentowa. Czyli można sobie spokojnie przyjechać, taki domek wynająć, tak? Tak, i jeszcze on zawiezie w miejsce, gdzie się łowi, pokaże, jak to robić. Lepiej nie można trafić. Lekcja numer jeden. To będzie zaraz. Trzymanie wędki. I to jest przynęta. To jest przynęta. To wpada do wody, rusza tym ogonkiem. To jest akurat mutant, dragonowska guma. To, co mi się najbardziej podoba w tym wszystkim, to to, bo tych gum jest masa, ale ja jakoś tutaj patriotycznie do tego podchodzę, bo to polska firma robi jedne z najlepszych gum na świecie, więc zwykle na te dragony łowię i muszę powiedzieć, że to jest to, co trzeba. I spróbujemy już wykonać pierwsze rzuty, tak? Mhm. Cała sprawa polega na tym, że to opada w wodzie, ona opada i rusza tym ogonkiem. Opada, kiedy opadnie już na dno, to tam zostaje, wzbija jakieś drobinki piasku, kurzu, takich rzeczy i potem w momencie, kiedy to podciągasz, to działa jak taka chora martwa rybka, półmartwa rybka. Ona się podnosi, rusza tym ogonkiem i za chwilę znowu ją puszczasz w opad, ona przewala się, opada. Za chwilę znowu jakby jeszcze próbowała w ostatnich podrygach się podnieść i na tym to polega, żeby tak się to ruszało góra, dół, to prowokuje drapieżniki. Rozumiem. Dobra, teraz tak, jak się tym macha? Ano, dosyć prosto, tak? Czyli tak, skracamy sobie tą plecionkę, tak, żeby mniej więcej tyle ci jej zostawało, może być oczywiście trochę więcej, trochę mniej. Jak już ktoś wykona 1000 rzutów, to już na to nie zwraca uwagi, no ale powiedzmy, że taka dla początkującego odległość będzie fantastyczna. Uchwyt. Uchwyt. Palec tutaj na plecionkę, żeby ją przytrzymać, tak? Otwieramy kabłąk. Tak jest. Stań po drugiej stronie. Właśnie, do bezpieczeństwa. Tak, po prostu leciutko, odchylamy mniej więcej na godzinę pierwszą, pach, i to samo leci. Proste jak drut. Zamykamy kabłąk, tak? Zamykamy kabłąk i teraz patrzysz na tą plecionkę, tak? W momencie, kiedy ona się zluzuje, znaczy, że opadła. Przynęta. Przynęta. Teraz można oczywiście ją podbić raz, można ją podbić dwa razy, ale ty na początek po prostu wystarczy, że wykonasz te podbicia z kołowrotka. Dwa obroty, czekasz, spadła. Dwa obroty, czekasz, spadła. Wykonasz tutaj z tego pomostu 20-30 rzutów. Okaże się, że świetnie rzucasz i już potem Tomek cię będzie uczył prawdziwego łowienia ryb. A na razie spróbuj. Proszę. Spróbujmy. Palec, kabłąk, tak jak żeśmy mówili. Palec, kabłąk. Nikogo za mną nie ma. Nikogo nie ma. Piękny rzut. Proszę. Jak na pierwsze rzuty, po prostu rewelacja. Jędrek, ale gdzie ci rzucić? Gdzie mam trafić? Piękne? Piękne, no. Więc piękne. Znasz to, więc wiesz, ty masz... Tu przed. Tu gdzieś, no wiesz. Dobra. Kręcił się. Kamera poszła. Niestety za kadry. Dobra, już poprawiam. Kurde, za daleko. Wyceluj w niego, pach, patrz. No to było piękne chyba, nie? Jeszcze raz rzuć i wiesz, i będzie dobrze. No po prostu, no nie sposób go tak pięknie rzucił, no nie zadowolisz go nigdy w życiu. Proszę, wędka. I teraz tak, ostrożnie, bo z tyłu masz chałupę. Pięknie. Dobra, pach, piękny rzut. Jak poszło? No. 142 okonie złowiliście? To dużo czy mało? No to jak będziecie dojeżdżać, to się zatrzymaj na chwilę przed tym i daj nam SMS-a albo cynk. No my sobie tu ustawimy dwie kamerki, jedną w chacie Murzyna, drugą ten i coś sfilmujemy, jak przyjeżdżacie. Dobra, Tomek.
To całusy, to daj cynka, dobra? Hej. To dużo czy mało? No 142 okonie złowili, kurwa, to mało? No nie wiem, nie wiem. To dużo znaczy się. No w chuj, no. Ale czy on sprzedaje? Nie, no skąd wypuszczają większość, na część zjemy znowu, no. No takie smaczne wczoraj były. No, tylko teraz mi wstydu nie przynieś. Wiesz, teraz będzie stres. Cześć, kochany. Aleśmy połowili. 142 okonie. 4. Ze świecą, ale wiesz. Mogę się wtrącić? Pierwszy raz, no, za bardzo do tyłu kij, ale pierwszy raz w ręku ma wędkę, no także nie, wiesz, jak na człowiek o wybitnych zdolności. No, jeszcze raz wejdźcie, bo dotknąłem kamery i spierdoliłem. Jest taki niski sufit. To wiesz, może na głowę, bo ja nie wracał. Na patencie, że się ją gnie, proszę cię, w każdą stronę. Czekaj, nakręcę ostryż. Przybiorę rybki, tu z dwoma. Bierzemy się do arbajtu. Człowiek, kamera. To tak jak było, nie? Rzucasz sobie. I teraz zamykasz kabłą. Zobacz. Przyjrzyj się teraz pociągu. Guma leci na dół, tak? Leci dalej, leci. Spadła. Widzisz? Tak. I teraz na początek to rób sobie tak. Raz, dwa, trzy. I sto. I leci guma. Do dna. Jak ryba weźmie do pyska gumę, to ty musisz jej haczyk wbić w ten pysk. No. Czyli nie możesz być, o, coś miałem. Tylko musi być takie fach. Tutaj stąd. Jest podrywka. Tak, takie zacięcie. Zacięcie. O, był właśnie oko. Poważnie? Tak. Znowu w głowę. To ci zmieni na trochę mniejszą gumkę. Będzie ci łatwiej zacinać. Pokaż mi. Co jest za problem? Nie, żaden problem. No, to nie jest jeszcze to. Przepraszam. Proszę. Poszło. Dobra. Uwaga!
O kurde. Jak to się stało? Jak jest takie tuk-tuk, to zacinasz. Aha. Znaczy, ja nie wiem, to jest taki pewien rodzaj komedii, której chyba nie bardzo chcesz, ale to jest facet, który nic nie łowi, a ten co chwilę wyciąga. No to jest, ja mam w jednym kadrze. To jest bardzo śmieszne, no. No przecież o to chodzi, no. No przecież. Ale też musimy tak zrobić, żeby, kurczę, facet też coś złowił. Z tej łódki nie zejdę, jak nie złowię. No to złowisz, no. Ja przepraszam, że jestem takim nudnym gościem. Był. Ale Andrzej. No. Spokojnie, jak już masz rybę, to spokojnie. To już nie jest bardzo miękki w pysku. Aha. Także rozumiesz, nie robisz tego, zobacz, bo ty zaczynasz robić to. Patrz, spójrz na to. Spokojnie go sobie zwijasz. Jak już go zatniesz, tego spokojnie. Ale już był, widzisz, już był, był kontakt z rybą. Tak. Byłeś żywy, nie? Tak. No właśnie. Stąd taka nerwowa reakcja, wiesz, bo to mi się pierwszy raz w życiu przytrafiło. Słuchajcie, dobra. To otwarte. W każdym przelocie ryba. Mam. No, jest? Miałeś. No jest, siedzi. Aha. Ciągnij. Ściągnę. Powoli, no, ściągaj go. Ściągam. Ciągnę, cokolwiek to znaczy. Dobrze, no ma rybę. Jędrek. Skup się. Wiesz, że ona idzie na ciebie teraz. Ta ryba, bracie, idzie na ciebie. Proszę. No gdzie? No właśnie, odwróciłeś się i uciekła. No jak? Przecież miałeś. No, do 3 razy sztuka. No teraz czułem, że ci coś tu... Nie. Co? Nie. No widać było na plecionce, że ci puknął. Co ty? Brawo, Andrzej, brawo! Andrzej. Dawaj, brawo, Andrzej. Delikatnie, tak? I teraz go... Kurcze blade. No ale już byłeś... Co? Już go miałem. Już go miałem. Jaki popełniłem błąd, panowie? Powiedzcie mi. Troszeczkę, widzisz, to jest to, co ja ci mówię. Ogon jest bardzo delikatny w pysku. To muszą być miękkie kocie ruchy. Ty mu wyrwałeś to z pyska. Rezygnuję. To myślę, że dzisiaj dojdziemy do 200. Nie bawię się z wami. Ja sprawdzę, czy to działa w ogóle. Działa. Działa? Mam pytania? Rzuć mu, ja sobie rzucę twoją. Siedzi. Wiem. Uwaga, będzie plusk. Tak, kręć. Jest jeszcze? Już chyba nie. Ciągnie? Nie, już nie ciągnie. Nie ciągnie? No to puść. To nie kręć, niech opadnie. Opadł, dalej. No widzisz, ale była, no. Dalej, zluzowała się. Dalej. Ale był. Był. No widzisz, no. Jedzie? Jedzie. No to dawaj. O, jedzie. Do góry wędka, tak, pięknie. Panowie, mamy. Łoić. Mamy. Brawo. I do wody. No tak, i go do łódki. Brawo. Przepraszam, Andrzej. Wszystko w kamerze. Brawo! No to twoja... jest pierwsza ryba. Twoja pierwsza ryba w życiu. Ale to pan profesor wędkę zarzucał. Ja ją tylko wyciągnąłem. Nie przyznawaj się. Cicho bądź. Pewne prawdy lepiej, jak są niewypowiedziane. Właśnie. Dobrze. No dobra, to teraz sobie ją ładnie odczep. I wrzucamy ją tutaj. Dawaj, zarzucam wędkę. Od zarzucania masz lokaja. Ja tu kurde. Uwaga! Za trzy. Ale obręcz. Jedzie. Do góry, mówiłem. Tylko nie zrób mu release. Brawo, do góry. O, pięknie. Chcę zabić. Zabij go rybą. Kill by perch. Brawo,
mam panu zdjąć? Nie, 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 nie. Tylko teraz... Pan se radzi. Ale piękny grzbiet. No zobacz, jak pięknie te... Piękny grzbiet. Aż muszę się przyjrzeć z bliska. No popatrz, jak się rozstrzelał chłopak. Piękny grzbiet. Rzucam. Mam. Masz? Mam. Brawo. Tym razem próbował zabić mnie. Raz, dwa. Chodź tu. Chodź tu. Do tatusia. Raz próbował... Do kamery gramy, panie aktorze. Kamera. Panie... Proszę. Raz ryba. Próbował zabić operatora, a teraz mnie. Zabójstwo ryba. Okoniem to się nazywa, wiesz? Tak. Stajesz nam okoniem. Brawo. No słuchaj. Znudny. Proszę. Chodź tu, rybko, chodź tam. No tej techniki jeszcze nie opanowałem. Spotyka się dwóch kolesi. Ten jeden mówi, wiesz co? Kurde, nie wiem, takie jakieś mam dziwne przeczucie, że mi się stara puszcza. No ale wiesz z kim, co? Jak mówi, no nie wiem, w ogóle zielonego pojęcia nie mam, to takie przeczucie tylko. Mówi, no wiesz, te przeczucia czasem się sprawdzają, bo kiedyś okazało się, że moja się puszcza. Mówi, tak, a z kim się puszczała? Więc z listonoszem się puszczała. A skąd się o tym dowiedziałeś? Mówi, wiesz, w połowie dniówki zerwałem się z roboty, wpadam do domu, zaglądam pod łóżko, patrzę, a tam torba listonosza. No więc wywnioskowałem, że się puszcza z listonoszem. A widzisz, to ja też tak muszę. No i mija tam tydzień. Znowu się spotykają, mówię, ty stary, ale to był sposób. Wiesz co, okazuje się, że się rura rzeczywiście puszcza. Mówi, tak, a z kim się puszcza? I kurwa, z koniem. Z koniem? A skąd ty to wymyśliłeś? Mówi, nie, nic nie wymyśliłem. Zrobiłem dokładnie tak, jak mi powiedziałeś. W połowie dniówki zerwałem się z roboty, lecę do domu, wpadam do sypialni, zaglądam pod łóżko, patrzę, a tam dżokej. Dzisiaj łowimy szczupaki, ty łowisz szczupaki, takie. Takie los. No jednego szczupaka, powiedzmy szczupaka, dzisiaj gatunkowo pojedziemy, a jutro wielkościowo łowisz szczupaka, i a jak nie złowisz... To na pal. Więc bój się. Boję się. Jedziemy łowić szczupaki. Zobacz. Obciął ogon. Skorczybyk kiciaczek. Go przyładował. Ząbki dziewczynka miała, co? Tak, miała. Czyli kawał pyska jednak był. No spróbujemy się do niego jeszcze raz przymierzyć. Tak jest, po prawu. Uro.
uruchamiamy cię, tylko pamiętaj o jednej rzeczy. No. Z tyłu za tobą stoi Tom. Tak. Więc... trzeba mi zrobić na przykład miejsca na kolczyk. Tak. Nie, nie zrobię ci tego. Jesteś wystarczająco ładny, żeby cię jeszcze poprawiać. Dokładnie. Tak, więc już tak cię zostawimy. Będziesz miał tą wędkę, coś łowił na nią wczoraj. Ona się właśnie nazywa Jig and Jerk. Ładnie się nazywa. Ładnie się nazywa, to jest bardzo, bardzo dobra wędka. Będziesz dżigował, jerkował. Będziesz dżigował, jerkował i nawet jak nie wiesz, co to znaczy, to to i tak przyniesie efekt. I ładnie brzmi. Facet jakiś w kadrze jest z jakąś strasznie dziwną wędką. Ale fajną ma, nie? Na to biorą. Ma rybę. Nie, gównia. Ale ma patriotę w pysku. No to chodź tu do tatusia, chodź. Drobniaczek malutki, ale jest. Tak gryzł, że postanowił ugryźć zamkniętym pyskiem. Taki miał plan. Skrytobójczy. Ale byłeś szybszy. Poszedł. Po matkę. No, po babkę. Może być też ciotka, byle gruba. Jestem w raju. Tak trzymaj. Polujemy na szczupaki. Na razie nic jeszcze z tego nie wyszło, ale... No komu nie wyszło, temu nie wyszło. Ja mówię o sobie. Bo panowie złowili. Po jednym. No i teraz widzisz. Płynie duży statek i wiezie szczupaki. Akurat mnie macnąłeś w momencie zacięcia. Oddaj dżerkusia i sobie, proszę bardzo. I przywieźli mnie tu w takie odludne miejsce, żebym się nauczył łowić. Ładna ryba. O, duża, ładna ryba. Już zagrałeś, już jesteś sławny. No, to już jest rybka. Tak, i taki ładny, grubiutki. To i w dżerkusia. I w dżerkusia. Mój tu ukochany. No, i teraz sobie pływaj. Do wody. O. Za wysoki lop, panie prezesie. Tak się nie da. Siedzi. Spadł. Siedział. Macaj. Elizy nie ma, jest git.
chcecie włosów powiedzieć. Ale to nie ja była... nie mam włosów. To nie była ryba mojego życia. Nie była? Nie. Ale czy był chociaż przyzwoity? Tak, ale przyzwoity był. Na razie sałatka. Zaraz będą dodatki. A będą aktorzy po całości? O, proszę. To było super. Ale zobacz, cała guma pyska. Takiego szczeniaka. Czekaj, ja muszę wziąć. Bądź grzeczny, to tatuś ci to wyjmie bezboleśnie. Widzisz, głupku jeden. Zobacz, jaki gruby. Zobacz, tutaj jak go pomacasz, to ma pełno drobnicy w środku. Pływaj, gościu. Co zrobisz? Co zrobisz? Super, mam to. Podziękował. Ale genialny. Ach, genialny. Siedzi. Ledwo przygrzał, widzisz? Nie trafił w nią, od spodu się zapiął. Czekaj, bo się tu zachowuje jak amator. Ta kamera mnie chyba stresuje. Gdzie nie spojrzysz, kamera? Tu kamera, tam kamera. Hello, mrugnij do nas okiem. Miłego pływania. Czakuś na siódemce. Zawodowa przynęta. Pusto, cicho. Nigdy dupy nie zawraca. Można się wyciszyć. A! Przyładował przy samej łódce. Ładna ryba. No, ładna ryba. Znaczy nie jakiś wielki, ale ładna ryba. Taki poszedł. No kurczę. Miałem go. Tak? Tak. Teraz rzucimy tam. No, już lepiej. Już troszkę lepiej. Kurde, no. Przywalił? I to jak? W moim przypadku, jak odkryłem czar spinningu, to o spławikach, o istnieniu spławików w ogóle zapomniałem praktycznie. Ja tylko i wyłącznie spinninguję. Znaczy jeszcze jakiś trolling od czasu do czasu, oczywiście. Ty nie wiesz, co to jest. Co takiego? Trolling. Troli? Trolling. I co trolling to jest? To jest coś takiego, że płyniesz łódką, wyrzucasz przynęty za łódkę i je za sobą ciągniesz. W skrócie ciągnięcie. Dorożka tak zwana po polsku. Albo ciągnięcie. Albo. Ale mieliśmy dzisiaj nie rozmawiać o przyjemnościach takich poza wędkarstwem. To się wytnie. Chyba będziemy musieli poszukać wiatru jednak mimo wszystko, wiesz, bo ja taki miałem pomysł skrytobójczy. Że może na flaucie coś się będzie... Nie, ponieważ wieje z północy, jest to zimny wiatr, który wykładza wodę, to może wiesz, gdzieś za wiatrem, tak na spokojnie, ale wygląda na to, że to jednak w dalszym ciągu jest ragarej. Północny wiatr jest naszym najbliższym przyjacielem tutaj. Oprócz ciebie. I lubią. Lubią, jak im się marszczy. Lubią, jak im się marszczy. Ty widzę, dzisiaj jesteś bardzo monotematyczny. No wiesz, jak to jest. I to od wiatru też zależy, tak? Tęsknię za żoną. To znaczy, generalnie jest tak, że
Ryby biorą na wietrze, szczupak bierze na wietrze, bo woda jest bardziej dotleniona, co powoduje, że on jest bardziej aktywny. Poza tym ma dach nad głową, nie boi się. Ryba zupełnie inaczej widzi. Ryba widzi tak, że jak patrzy, to nad wodą widzi tak. Zupełnie inne załamanie światła jest, nie? W związku z powyższym, on sobie patrzy tam, a widzi nas. Poza tym, wiesz, z reguły wiatr niesie ze sobą plankton, za planktonem idzie drobniczka, za drobniczką idą te większe i tak, wiesz, jedno drugie zżera, nie? Łańcuch pokarmowy. A potem za tym wszystkim płyniemy my i zamiast to zeżreć, to my to wypuszczamy. Pięknie, Andrzej, bardzo ładnie. Takie dziurki są właśnie bardzo często rybogenne. Mamy dubla. Mamy dubla? Mamy dubla. Dublecik. Podskocz, ładnie, wyskocz. Ale stary, no tresowane, no. Mówisz, masz. No jak teraz nie ma ryby z twojego, to z mojego jest. Nie, spadł. Sukin koty. I tak, bracie. I tak. Ryba. I teraz to nie jest ryba. Nie, to jest kamień. Tak, jest mi bardzo przykro. No kamień jest, no. Stonefish. Wiesz, Andrzej, jak to jest? Był łowca jeleni i jest łowca kamieni. Kręci się tu jakieś dzikie stado, jakieś gości w czerwonym, ja nie wiem, co oni tu w ogóle robią. To nie są warunki, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Tak. Tak, zdecydowanie nie są to warunki. Że to nie są warunki do łowienia ryb. To nie są warunki do łowienia ryb, więc wydaje mi się, że biorąc pod uwagę wszystko to dookoła, co my tutaj przeżywamy, potykamy się o jakichś leżących gości, stojących gości, siedzących gości, każących nam robić tak, śmak i owak, czyli my robimy wszystko oprócz efektywnego łowienia ryb. Więc jeżeli te ryby wyjeżdżają, to jest sukces. I tak wielki sukces, moim zdaniem. Też tak uważam. Bo tak naprawdę to tutaj nie ma prawa się nic wydarzyć, nie? Dobra, Tom. My jesteśmy nad olbrzymim stadem. Powiedz tylko kiedy. Kiedy? Zajrzymy tutaj, do skarbnicy. Tutaj, co my tu mamy? Tu mamy lunasie troszeczkę, mogą być za duże.
O, tu mamy szoguniki. Szogunika można podać. Dobrze, jeszcze ewentualnie takiego. I jeszcze takiego. Myślę, że to może być dobre. Ciap i czekasz na opast. Z tamtej strony? Ciszej? Ciszej, nic nie mówię. Ja zaraz tu wyczułem. Tak. Ja myślę, że mówię ci. Tu się dzieje. Trzeba chwilę poczekać. Dzieje się? I zaraz ruszą. To jest tylko z nadgarstka, Andrzej, rozumiesz? Mhm. Chodzi o to, żeby tam gumkę przesunąć tam dosłownie 10 cm pod nie. Aha. Bo jak ty tak mocno machasz, to ta guma odjeżdża im pół metra, metr, a im się nie chce gonić. Okej, ich tu jest sporo. Ale także nie mają jakiegoś. Dzisiaj paliwo ale rakietowe w dupach nie istnieje. W ogóle nie istnieje, one w ogóle nie chcą brać. No cóż. Co? Niemniej jednak w pracy bardzo cię chwalą. Ja chcę, żeby Andrzej złowił rybę. Mam taką... Taką ideę fix. Tak, jak złowisz rybę, to ja zacznę rzucać. Więc kurczę, boś mnie to wkurza, więc się pospiesz. Była ryba. Miałem dziada, aj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 . Jak już go miałeś, Andrzej, jak już go miałeś i spadł, to natychmiast guma z powrotem na dół. Stary, łów tą rybę, kurczę, bo ja muszę zacząć łowić. Łów tą rybę, chłopie, łów. Bierz wędkę i strzeli. Miał dziada przecież. Miał dziada, no tak, miał dziada przecież. Ja mam dziada. One tam stoją, Andrzej, wiesz, to dokładnie rzucasz w stado koni. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę. Jedzie. Brawo, brawo, Andrzej, widzisz, wziąłem wędkę. Tak, spokojnie, brawo, Andrzej, pięknie. Wystarczyło, że wziąłeś wędkę i proszę. Tak, pięknie, jedzie ryba, wspaniale. Proszę, no, bardzo przyzwoity, piękny okoń. Brawo, tylko proszę. Przez przelotkę, nie przez przelotkę. Daj go tutaj. Brawo, proszę pana, piękna ryba. A patrzcie na Ulfika, jakie sobie leże znalazł. Nie chcą jeść, nie chcą jeść. Nie chcą jeść w ogóle. Na żarty. Bydlaki. Dziady. Dziady. Tu jednak siedzi tam. Ale wiesz co? Nie, nie, no brania są w ogóle... Brania są w ogóle... Nie ma o czym rozmawiać. Także wiesz, no, łatwo nie jest. Teraz ciągnę coś takiego, że w ogóle tego na kiju nie czuję. Może ciągniesz nieświeży oddech. Wiesz, szczególnie, że pamiętaj, my się uczymy jednak w bardzo trudnych warunkach, bo ta ryba niespecjalnie chce brać. Wiesz, ty masz wędkę trzeci dzień z rzędu w ręku, ale w ogóle trzeci raz w życiu. Trzeci takie pół dnia może nawet. Pół dnia, no właśnie. My nie łowimy więc, całymi dniami, tylko no bo oczywiście, więc tak lajtowo podchodzimy. Więc naprawdę jest bardzo trudno. Ty się uczysz w bardzo trudnych warunkach, więc proszę pana, szacun. Spadł. Kurde. No bo one tak... Nieświeży oddech. Nieświeży oddech, dokładnie. A dlaczego się mówi na nieświeży oddech? Dlaczego się mówi na nieświeży oddech, Tomku? Bardzo dobre pytanie zadał operator. No cóż, jakby ci to powiedzieć. Nie mam pojęcia. No dobra, ruszyły się. Teraz się zacznie. Proszę bardzo. Patrz, teraz zrobimy ci niespodziankę. Hello. O, jaki ładny. To takie mają być. Takie mają być właśnie. I to jest okoń. Dragonowy oczoje. Otwieraj dzioba. To jest taki przyzwoity. To jest przyjemny. Tak. Dublecik. Ja podniosłem swojego na kiju
I mamy rublecika. Brawo! Daj mu opaść. Przystojne, tu są przystojne. No. Takie to już jest to, co trzeba. Bakistujemy? Ten bardzo ładny. Bakistujemy. Chodź ci zrobię zdjęcie z nim, co? Nie, no co ty zrobisz? Ale ja bym go na fejsa wywalił. Co? Na fejsa. Patrz. Brawo, brawo. Patrzcie, mamy trzy okonie, mamy tercet. No. Nie dublet, tylko tercet. Brawo, Andrzej. Oj, to ładny. Brawo, Andrzeju. Proszę pana. Może zrobimy ci zdjęcie z tym okoniem. Tak, zróbmy. Zróbmy mu zdjęcie, jest piękny. I ty z twoim też. Zrobię wam dubla, no nie, no ładne zdjęcie będzie. Dobra, no to wal. Czekaj, ja ci pokażę, jak go zaprezentować teraz. Bierzesz go. Odwieźmy to na chwilę. Teraz bierzesz tego konia, zobacz, za dolną szczękę, kciuk do góry i prezentujesz mi go tak, czyli żeby ci się ręka schowała za okoniem w możliwy sposób. Dobra? Panie Andrzeju, brawo, ale brawo. Proszę, to my. No, o, i uśmiech, do mnie ta ryba, ryba do mnie, Andrzej. O tak. Wielkie graty. Brawo. Mamy? Wystarczy? Czy bakistujemy? No jak chcecie, no. No nie wiem, czy połowimy tutaj, bo znaleźliśmy. Połowimy, no bo są ryby. Bierzemy Andrzeja, czy... Nie, niech tam stoi. Okej, okay. No to bakistujemy. Otwieraj. Za trzy. Piękna rybka. Chciałem panu serdecznie pogratulować, proszę pana. Dziękuję, Maziu. Bardzo dziękuję. Panie Maziu. Dziękuję, panie Maziu. Nie, powiedziałem Maziu. Panie Maziu. Samogłoski znikają po drodze. To wszystko z emocji. Musimy troszkę cofnąć, bo znowu z nich spłynęliśmy. Odjechaliśmy, nie? Maciuś, to nasze kampowe chłopaki. A no tak, łódka z kampu. Kawał łodzi, no tak. Skoro aż tutaj dopłynęli. No wiesz, ja tu chciałem zmienić konwencję tych wszystkich kampów. No tak, tych łódek byle jakich, nie? No, łódka 5 metrów. Teraz są porządne łodzie i bezpieczne jeszcze kawał motoru. Jak tutaj aż zapłynęli, no to znaczy, że mają na czym. Gociu, to pochwal się jeszcze raz, ile tych okoni dzisiaj złapaliście. 64. 64? Do obiadku. Piękny. Orgia na dwie osoby, bo z Krzysiem, tylko oni pojechali na szczupę. Ten numer polega na tym, że skoro oni tu są, tak. To znaczy, że się od kogoś dowiedzieli, nie? Bo tak w tej wodzie, w tym wszystkim, mogą pływać w pipo. Nie, więc oni od razu pierwszego dnia dają namiary na matecznik i się podaje. Nie, pomalku. Proszę bardzo. Dają namiary tutaj, żeby sobie mogli poradzić. Przypłynęli, im się bardzo spodobało, no bo to wiesz, tutaj dookoła jest kupa fajnej wody i wiesz, i głęboko, i płytko, i okoń, i szczupak, i co tam chcesz, to masz. To jest drugi tips, nie? No bo oprócz tego wszystkiego, że tu są rzeczywiście i fajne łódki, woda rybna jak... bardzo rybna. O właśnie, brawo, tak się reżyseruje, proszę pana, widzi pan? Proszę no, bardzo. Spadło. Tak się to... spadł? Tak, no pokory to trochę. Pokory. Dubel. Pokory trochę, panie reżyserze. Szybciutko, dubel. Proszę bardzo. Ale tu jest jeszcze inna rzecz. Oprócz tego, że woda jest po prostu totalnie rybna, że łódki są fajne, zakwaterowanie jest po prostu mega, bo te domki są... Mieszkaliśmy w nich przez 8 lat z rzędu. Szef kampu jest przesympatyczny, to ja. I super, nie? To jeszcze oprócz tego... No, szef kampu jest trochę nieznośny, ale oprócz ale tego... Ale da się z nim żyć. Da się żyć, bo ma jeszcze jedną zaletę. Wie, gdzie łowić i jak to robić. I to jest podstawa, no bo bez tego tipsa chłopaki by tu nie przypłynęli. No więc w każdym razie wracając do kampu, no staram się sprzedać te moje sekrety. Znaczy, no dzielę się nimi. Pod jednym warunkiem. Ci, co będą zabijać ryby, to niestety na pal. Tak.
Tak bo jest. To są tajemnice, których nie mogą stąd wywieźć. Natomiast jeżeli tych ryb nie będą zabijać i będą chcieli tu wracać... To połowią jak bogowie. To połowią jak bogowie, bo mają już miejscówki i będą wiedzieli, gdzie to robić, jak to robić. Tak jest. I będą wiedzieli, że jest tutaj taki gość, który... Im pokaże gdzie, bo który złośliwie mi co chwila zamyka bakistę. Ale drugi ci... O mnie mówiłeś, tak? Drugi ci otworzy, jakbyś tylko... Ten drugi jeszcze bardziej złośliwy cię otworzy. Dziękuję. Nie, no bo pomysł jest, dlaczego ja tu mówię o wypuszczaniu ryb, a wrzucam je do bakisty, więc pomysł jest taki, to jest taka specjalna bakista z wodą, w której ta woda się wymienia, więc ryby sobie żyją. I my je łowimy, bo konie mają tak, że lubią plotkować. Czyli jak się je wypuszcza, wjeżdżasz stada o koni, wypuszczasz je, po czym te, które wypuściłeś, naplotkują. I opowiedzą tamtym, że to wcale nie jest fajnie z tymi gumami, tak jak to wygląda na pierwszy rzut oka. Przynajmniej tak niektórzy sądzą, że to tak jest. Ale tak jest. Ja to testowałem. Ja nie jestem ortodoksyjny pod tym względem i uważam, że zjedzenie złapanej ryby należy do tego rytuału całego. Także w no ale nie zamrażarki kampie... całej albo... Nie. No byli tutaj tacy, ale to im na dobre nie wyszło, bo połowili sobie dwa dni, nafiletowali, wszystko pięknie. Oczywiście szkoda tej zmarnowanej ryby, która poszła do kontenera, ale panowie sobie siedzieli resztę tygodnia na tarasie i pięknie opalali, bo łódki zostały zamknięte. Po prostu zasady są takie, że przyjeżdżasz, podpisujesz pewne reguły kampu i jeżeli się do nich nie stosujesz, to gospodarz, czyli ja, ma prawo cię z tego kampu wyprosić. Masz go. Brawo, Andrzej. No. Brawo, Andrzej. Brawo, Andrzej. Wychowaliśmy potwora. Stworzyliśmy potwora. Bardzo ładna ryba. Bardzo piękny okoń, proszę pana. No, kurczę. Z tym teraz trzeba zdjęcie zrobić. Czekaj, to musimy go złapać. Także... Dasz radę czy pomóc? Nie, słuchajcie... Spróbuję, dobra? Dobra. No, oczywiście, że dobra. Najpierw wyciszę. Stworzyliśmy potwora. Przystojniaczki, chodźcie. Wracamy. Do macierzy. Powrót do macierzy. Wracamy, dziewczęta i chłopcy. To już teraz seriami idzie. Wracamy, dziewczyny. Przemawia do nich, jak czule. Chodźcie. Przyjechawszy tutaj, to ja miałem dwa razy wędkę w ręce w życiu i to były tylko i wyłącznie zawodowe sytuacje. Raz w teatrze i raz w filmie. A tutaj miałem to normalnie. Czyli można powiedzieć, że tak właśnie rozpocząłem od zera. Bez względu na to, czy ktoś lubi wędkowanie, czy nie lubi wędkowania, to miejsce jest tak urokliwe. Naprawdę, jeżeli ktoś chce się odciąć od takiego świata, w którym przebywa na co dzień, jak to się dzisiaj mówi, zresetować. Zresetować. Tak. To jest bardzo dobre miejsce. To jest bardzo dobre miejsce. A jeżeli ktoś w ogóle chce się nauczyć wędkować, to też jest dobre miejsce. A jeżeli ktoś wędkuje i chce doznać takich właśnie wrażeń, takich rozkosznych wrażeń dla wędkarza, to jest idealne miejsce. To jest piękne w tym zawodzie, że ludzie, widzisz jak oni się przeradzają w takich samych wariatów. I bardzo się cieszę, że na to nie ma tabletek. Zdrowych wariatów. Tak. Nie, panowie, nie leczmy się w ogóle. Za zdrowych wariatów. Wszystko jedno, jaką pasję wykonują. Byle z pasją. Łoś. Gdzie? Łoś. Tam. Dalej.
sądząc po tym, że jest dupą do nas i ma coś takiego do ziemi, to raczej jest kuń. Chłopaki łosia zobaczyli, patrzcie. Łoś! Teraz łoś patrzcie, nas zobaczył. Patrzcie, łoś! Zobaczcie, łoś! Zawodowy łoś, ale jak chyba zawodowe. O, patrzcie, spojrzał na nas. Już mu rosną wielkie rogi. Zapieprzamy pół kilometra. Łosia zobaczyli.